Pierwszy film, do którego wszedłem jako asystent i pomocnik asystenta operatora. To był pierwszy film barwny polski. Wywoływany był w Pradze czeskiej. Pan Kazimierz Konrad, później profesor szkoły filmowej, był tam drugim operatorem. Adolf Forbert, operatorem. Dużo pleneru, dużo obiektów. Robiliśmy to chyba z pół roku. Adek, przepraszam, że ja tak mówię, ale już się tak zaprzyjaźniliśmy w pewnym momencie, zażądał bardzo dużo sprzętu. I było chyba 5 kamer i to były te kamery ciężkie, to były Super Parvo, były Newell. I to trzeba było wystawiać codziennie na plan. W momencie przyszedł wieczorem do tego wozu operatorskiego i powiada, wie pan co, mnie się wydaje, że tam coś w tej kamerze to tak skrzypi, tam coś się dzieje niedobrego. Niech pan ją wystawi tu na stół. No wystawiłem to z boksu tą kamerę. On zaczął, otworzył śrubokręty, zaczął kręcić, rozkręcać śrubeczki, tu położył tego. Ach, mówię w końcu, no wie pan, nie wiem, co tam się dzieje. Ja siedziałem do rana, nie znając w ogóle techniki, bo nas tego w szkole nie uczono. I tak się męczyłem, że do końca życia zapamiętałem. Zżyliśmy się z Tadeuszem Chmielewskim, z którym się zresztą już w szkole filmowej zaprzyjaźniliśmy. On też był asystentem reżysera. I później zaczęła się nasza z Tadeuszem taka praca. Jesteśmy właściwie urodzeni w tym samym czasie. Szkoda, że nie jesteśmy bliźniakami. On mieszka tu niedaleko, spotykamy się często. Mamy taki wspólny język. Matyaszkiewicz był moim starym kolegą, to znaczy starym, ale poznaliśmy się w czasie okupacji, skończyliśmy liceum wspólnie. Stefan poszedł pierwszy do szkoły filmowej. To taki wyszedł efekt, jeżeli chodzi o formę plastyczną, może nie najlepszy, ale film cieszył się powodzeniem. Później następne filmy robiłem z Tadziem Chmielewskim. Chmielewski już pisał film Walet Pikowy, który miał być moim filmem dyplomowym. Tadzio pisał, mieli to zatwierdzić i tak dalej, więc było trochę czasu. I Janek mi poprosił, żebym tam mu poszwękował. Janek tam trochę przecenia moją obecność w tym filmie, jakby pan z nim rozmawiał kiedyś. No to będzie trochę chwalił moją obecność, więc niech pan to weźmie tak trochę. Że tam wymyśliłem jakieś ujęcia, że no, to pan się od niego dowie. Walet Pikowy, trema duża. Też była jeszcze sprawa techniki, wtedy niezbyt rozwiniętej, więc te taśmy były trudne do naświetlania, to były kontrasty, to było ekspozycji trzeba by było dużo, więc światła i tak dalej. Tam są błędy w tym walecie pikowym. Jak oglądam, to mi aż się przykro robi, bo gdybym miał więcej światła, to by tam pewne sceny wyszły tak, jak sobie wyobrażałem, a w wykonaniu nie wyszło to dobrze. W szkole filmowej skolegowałem się z takim panem, który się nazywał Tadeusz Wieżan. On był po plastycznym liceum, więc te zainteresowania plastyczne mieliśmy obaj. I organizacja młodzieżowa wykorzystywała nas bardzo często do robienia różnych dekoracji. I jedną z tych dekoracji był taki wielki orzeł. Zrobiliśmy na cały fronton tej szkoły, tam jest taki taras. No, orła, który miał może 5 metrów wysokości i te skrzydła rozłożyste. Wycięty był z dykty i ten orzeł był naszym dziełem, Stadziem Wieżanym, więc tu się zaprzyjaźniliśmy. To jest taka opowieść, no już głupia może. Pojechałem do Łodzi w sprawie pieczonych gołąbków do laboratorium. I Tadzio siedział Wieżan, tak jakiś smutny. I tak wszedłem w inną sferę, bo tu była Warszawa, Chmielewski i tak dalej.
wielka przygoda. No wtedy wyrwać się z kraju i pojechać i to gdzieś aż do Afryki, no to był taka frajda niesamowita. No i sympatyczny był ten Stasio Lenartowicz. Lubił podróżować. Właściwie nie bardzo lubił robić film. Jeszcze bardziej odległy rejs, bo to popłynęliśmy aż do Ameryki Południowej, do Chile, prawie tam do, pod ziemię ognisą, bo poza Valparaíso, ale to wszystko, to było wszystko jak gdyby trochę blefem. Bo właściwie to można było zrobić, ja przepraszam bardzo, że tak demaskuję, ale można było w krótszym zrobić odcinku czasu. Nie musieliśmy robić takiego dużego rejsu. Ale Stasio Lenartowicz bardzo lubił podróżować, my też. Więc jak padł taki pomysł, no to zwróciliśmy się do Linii Żeglugowych. Czy mają jakiś rejs, w którym można byłoby zrobić? No to mówią, jest taki, ale jest aż do Valparaíso. No to świetnie. Zaczynaliśmy go jako jeden film. Nie wiem, bo Tadeusz mi się nie zwierzał. Czy on miał już w pomyśle wtedy rozwinięcie tego tematu? Zrobiliśmy 3 filmy w ciągu jednego roku zdjęciowego. Duży wysiłek. W ciągu roku zrobić takie 3 filmy. No i też grał Milski. Ta pierwsza scena mnie kapitalna, jak ten wychodzi sika i zobaczył tego generała na stacji. Strzelił i się zaczęła wojna. Wcześniej zrobiłem takie filmy telewizyjne i robiłem z Chęcińskim we Wrocławiu. Tam był Diament Radzie, według rosyjskiej literatury takiej opowiadań Turgeniewa. Była taka tak zwana seria kanadyjska. Tam się poznaliśmy z Chęcińskim i później jak on ten wielkiego show, to zaproponował mi. Chęciński jest świetnym reżyserem. Cudownie prowadzi aktora i cudownie robi sceny. Pracowało nam się świetnie, a zresztą był Janek Nowicki i ten... No Niemczyk, no mój najbliższy kolega, Leon Niemczyk. Wiosna Pańskie Rzęcie robiona była w Nieszawie, koło Ciechocinka. Do dzisiaj tam ci mieszkańcy Nieszawy fetują Tadeusza i wspominają i robią mu takie spotkania. Anegdotka z tego pochodzi ten stół, z tego filmu. Jeżeli Państwo pozwolą, to opowiem. Wracając ze zdjęć, gdzieś tam do Ciechocinka, bo w Ciechocinku mieszkaliśmy z Nieszawy, zobaczyliśmy napis taki na płocie, jabłka. Był taki ogród altana i tam pani te jabłka sprzedawała. I na tym stole leżały jabłka. Zacząłem rozmawiać z tą panią, ta pani mówi, a proszę pana, to jest bardzo stół zabytkowy. Bo jak ja byłam młoda, to ja ten stół dostałam od takiego zapaśnika polskiego, znanego przed wojną, proszę pana. To był Zbyszko Cyganiewicz. Ale mnie szkoda tego stołu, widzi pani tak. Ja to jakbym miała inny, to ja bym na inny położyła, to nie mam. To ja pani kupię taki stół, drugi. A jak pan kupi, to pan sobie ten bierz. W tamtym czasie to się robiło dzięki różnym pomysłom. Ktoś podrzucił coś, samemu się wymyśliło. Pamiętam, że w całej naprzód postawili dekorację kajuty. Maklakiewicz wychodził z tej kabiny przestraszony, bo jest sztorm. I jak tu zrobić, żeby to się kołysało? Ustawiliśmy kamerę do zdjęć. I zaczął na miejsce tej pokolebać kolega. Przerwałem, mówię, na chwileczkę, przepraszam państwa, zróbmy przerwę. I pobiegłem do baru tam we Wrocławiu, do pani Baci. I mówię, pani Baciu, niech mi pani skroi z boczku skórę.
wsadziłem do miski ten boczek, postawiliśmy kamerę i to tak pięknie ślizgało się. I od tej pory była technika, która się nazywała, nieraz mówiliśmy, no to robimy dzisiaj na boczku.